Wracamy po króciutkiej przerwie. Ze mną jest już kolejny gość, pani Beata Manios, rzecznik Polskiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Dzień dobry. Wszystko się zgadza, dzień dobry. Pani rzecznik, mamy przed sobą większą część wakacji, ponad miesiąc. Co prawda już niektórym urlop minął, ale nie wszystkim. Chciałabym się zapytać, jak być świadomym konsumentem, zwłaszcza podczas wakacji, kiedy wyjeżdżamy za granicę, wyjeżdżamy nad polskie morze. Co powinniśmy wiedzieć my jako konsumenci? Ja myślę, że tą świadomością powinniśmy się wykazać na pewno jeszcze przed wakacjami i przed naszym urlopem, żeby dobrze wybrać miejsce naszego wypoczynku, dobrze wybrać hotel, żeby ta cena, którą ponosimy, czy którą poniesiemy w trakcie naszego urlopu, była adekwatna do standardu. Ja tutaj tak już od razu nawiązuję do tego, że przedsiębiorcy, właściwie większość, no bo nie wszyscy, nie mogę tak tego powiedzieć, oferują miejsca noclegowe w hotelach, motelach, hotelikach, co okazuje się w dalszych naszych kontrolach niestety nieprawdą. Więc może dla konsumentów nie ma to takiego znaczenia, bo zapewne najważniejsza jest cena, ale powiedzmy sobie szczerze, że ona powinna być adekwatna do komfortu, jakiego oczekujemy, czy też ten komfort, czy zalety danego miejsca, jakie nam się oferuje w internecie, powinny być prawdziwe przede wszystkim, żebyśmy w momencie, kiedy pojedziemy na ten wypoczynek, nie byli rozczarowani, że to, co oglądaliśmy w internecie, czy też w jakichś folderach, było po prostu mrzonką i zupełnie nie jest adekwatne do rzeczywistości. Ale to ten początek. A jeżeli już jesteśmy w miejscu naszego wypoczynku, gdzieś na wakacjach, myślę, że nie wiem, czy ta świadomość konsumencka jest może taka najważniejsza, bo ja to powiem tak może nieadekwatnie do tego, z jakiego powodu ja tu jestem, ale ponieważ wakacje nam się kojarzą jednak z pewnym luzem i chcielibyśmy takich sytuacji uniknąć, ja tego serdecznie życzę, żebyśmy nie musieli się głowić i zastanawiać, co zrobić, żeby pewnych sytuacji uniknąć, a jeżeli już są, to żeby po prostu się nimi nie stresować. Pamiętajmy jednak o tym, ponieważ zawsze jakieś zakupy robimy, czy korzystamy z punktów gastronomicznych, pamiętajmy o tym, żeby patrzeć na daty ważności tego, co kupujemy, tak, żeby jednak zerknąć na tą jakość tego produktu, jaki nabywamy. Oczywiście, jeżeli raz gdzieś się natniemy, czy będzie to nam nie odpowiadało, to do tego miejsca nie wrócimy, jeżeli gdzieś jesteśmy przez 2 tygodnie. Ale tak jak mówię, życzę wszystkim, żeby tych problemów było jak najmniej, bo czas urlopu i wakacji jest taki, który powinien nam pozwolić na pewne wyluzowanie się i odpoczęcie, nie dość, że od pracy czy szkoły, to jeszcze myślę, że od takich drobnych problemów, które tak naprawdę mogą się okazać dużymi problemami. Oczywiście, a często się zdarza, że dojeżdżamy na miejsce, ale mimo wszystko nie mamy odwagi, mimo braku zadowolenia, powiedzieć o tym głośno. A okazuje się, że możemy na wiele rzeczy reklamacje złożyć tak naprawdę, nawet jeżeli chodzi o hałas w nocy, który nam przeszkadza. I oferta, którą mieliśmy, przedstawioną nam, jednak nie obejmowała tego hałasu, tak mówiąc kolokwialnie, ale tak naprawdę chodzi o to, że hałas, kiedy my mamy zapewniony wypoczynek, może nam przeszkadzać. No tak, ktoś nas może zapewniać, że to jest bardzo spokojna okolica, bardzo cicha, odległa od jakichś ulic, gdzie jest duży ruch, prawda, i my na to liczymy. No oczywiście należy takie sytuacje zgłaszać, bo myślę, że jeżeli komuś, kto prowadzi działalność w takich miejscach, zależy na tym, żeby mieć klientów, żeby klient wrócił, żeby zarekomendował to miejsce innym, rodzinie czy znajomym, powinien reagować na takie sytuacje. Może tutaj z punktu widzenia Inspekcji Handlowej, może ten hałas nie jest czymś najważniejszym, bo proszę pamiętać o tym, że te kontrole, które my robimy, opierają się przede wszystkim na weryfikowaniu produktów czy usług w odniesieniu do przepisów, które do tych rzeczy się odnoszą, więc to jest nasze podstawowe zadanie, ale jeżeli cokolwiek nam doskwiera w trakcie naszego pobytu, to jak najbardziej należy to zgłaszać. Ja myślę, że reakcja powinna być natychmiastowa, każdy z tych przebywających w danym miejscu powinien być zadowolony, a przede wszystkim temu, kto nam to oferuje, czyli temu przedsiębiorcy, powinno na tym najbardziej zależeć, właśnie na tym, żeby nasz klient był zadowolony. Jeżeli mówimy o wakacjach, to wakacje kojarzą nam się z morzem. Może jednoznacznie kojarzy nam się jednak z rybą. Może nie do końca mrożoną, bo o takich będziemy rozmawiać. Ostatnie wyniki badań, kontroli przeprowadzonych wykazały dość duże nieprawidłowości. No niestety tak. Ja myślę, że jednak te osoby, które przebywają nad morzem, bardziej liczą na tą rybę świeżą, ponieważ wszystkim się wydaje, że jak się jest nad morzem, ryba jest złowiona i od razu podana na stół. Chyba nic bardziej mylnego, ale to już nie wchodźmy w te szczegóły. Tak, no niestety te ostatnio przeprowadzone kontrole pokazują, jeśli chodzi o ryby mrożone, jak i glazurowane, bo to jest drugi rodzaj takich produktów. Niestety jest dużo nieprawidłowości i wykazały to badania laboratoryjne,
niestety, i to, co inspektorzy robili w trakcie kontroli, czyli sprawdzali oznakowanie. Ja tutaj, ponieważ już wspomniałam, że są ryby mrożone i glazurowane, one się jednak różnią. Ryba mrożona jest po prostu sam zamrożony surowiec. Natomiast ryba glazurowana jest dodatkowo, posiada otoczkę taką z lodu, która zabezpiecza surowiec na przykład przed wysychaniem. Pozwala to na jakieś dłuższe przechowywanie produktów i zapewnia, powinno zapewnić mu lepszą jakość. Pamiętajmy tylko o tym, że tak naprawdę 5% tej glazury w stosunku do masy ryby jest zupełnie wystarczające. Góra 10%. Natomiast jeżeli my szukamy produktu w sklepie i z deklaracji na opakowaniu, czy też informacji w sklepie, wynika, że tej glazury jest 25%, a my jeszcze w trakcie badań wykazujemy, że jej jest 36%, to po pierwsze, że to jest nieadekwatne do deklaracji producenta, który sam sobie narzucił tak naprawdę, a poza tym taka ilość glazury jest zupełnie niepotrzebna. Nieadekwatna do ceny, bo proszę sobie wyobrazić teraz, że ja kupuję sobie kilogram ryby, rozmrożę ją w domu i o 36% tej ryby mam mniej, ponieważ lód się rozpuścił i ja tak naprawdę zapłaciłam za wodę. No właśnie, i to też jest chyba częsty problem, na który my nie zwracamy uwagi, czyli nie czytamy etykiet jako konsumenci. I nawet jeżeli, bo to często padają słowa, że zapłaciłam w większości za wodę. Wraca kobieta z zakupów i mówi, zapłaciłam rozmrażać, zapłaciłam w większości za wodę. Ale nie zwracamy na to uwagi, że faktycznie możemy to zgłosić i zareklamować, prawda? Tak, po pierwsze, że możemy zgłosić. Po drugie, no wszystko zależy od tego, czy rzeczywiście chcieliśmy rybę glazurowaną kupić, czy też się pomyliliśmy, bo wszystko się może zdarzyć. Ja kiedyś zupełnie przez pomyłkę i w pośpiechu również wzięłam rybę glazurowaną, z czego byłam bardzo niezadowolona, bo nie odpowiadała mi ona w ogóle. Więc ja po prostu takiej ryby nie kupuję. Pamiętajmy o tym, że my mamy również prawo zgłaszać reklamacje w stosunku do żywności. To nie jest tak, że możemy tylko reklamować produkty nieżywnościowe, produkty przemysłowe. Żywność również możemy reklamować i teraz zmieniły się przepisy z końcem ubiegłego roku. Wcześniej było tak, że na reklamowanie żywności mieliśmy tak naprawdę na przykład 3 dni od zakupu. W tej chwili tego rozporządzenia nie ma, obowiązuje jedna ustawa o prawach konsumenta, która mówi, że niezależnie od tego, z jakim produktem mamy do czynienia, możemy w ciągu 2 lat tę reklamację zgłosić. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, która jest ważna w przypadku artykułów spożywczych, o dacie ważności. Nie możemy produktu żywnościowego zareklamować, kiedy ta data upłynęła, więc owszem, 2 lata, są produkty, które mają dłuższą trwałość i rzeczywiście to może będzie adekwatne, ale są też produkty, które mają bardzo krótką trwałość, na przykład nabiał, gdzie 2 lat absolutnie nie mamy tutaj o czym mówić, a sprzedawca tak naprawdę powinien nam tą reklamację rozpatrzyć dosyć szybko. Wszystko to wynika właściwie z charakteru tego produktu, bo o ile zareklamuję buty czy jakiś inny artykuł przemysłowy, to owszem, ja te 14 dni mogę na odpowiedź czekać, to myślę, że tutaj w przypadku żywności no, sytuacja się bardzo zmienia, także korzystajmy z tego i pamiętajmy o tym, że mamy prawo do reklamowania żywności również tak samo jak artykułów przemysłowych. Bo to często też jest takie myślenie, moim zdaniem, że coś kosztuje 2 zł, 3 zł, bo jednak to jest artykuły spożywcze, to są. Szkoda nam troszeczkę zachodu, mówiąc kolekwialnie. Ja rozumiem. Ale machniemy ręką. Tak, ale kiedy chyba powinniśmy pomyśleć o tym, że jeżeli my czegoś nie zrobimy, to też ktoś następny nie zrobi i nikt właściwie nie zrobi. Być może, proszę pamiętać też o tym, że być może nasz powrót do sklepu i zwrócenie uwagi na to, że na przykład kupiłam produkt po terminie ważności, bo ja tego nie zauważyłam w sklepie, lub się w domu okazało, że otworzyłam jogurt i on jest zepsuty, być może to spowoduje u sprzedawcy to, że on po prostu tą partię sprawdzi, bo być może to nie jest jedyny jogurt, nie jest to jedyna rzecz, która była przeterminowana i właściwie byśmy oczekiwali jakiejś reakcji ze strony sprzedawcy, bo przecież powinno mu zależeć na tym, żeby jakość jego oferty była bardzo dobra, więc ja wiem, że to czasami wydaje nam się, że nie opłaca nam się wrócić z powodu tych 2 zł czy 5 zł do sklepu i powiedzieć, że ten produkt był zepsuty, jak otworzyłam, czy coś z nim było nie tak. Ale myślę, że czasami, nawet jeśli nie wrócimy i nie upomnimy się o swoje prawa, to przy następnej wizycie wspomnijmy chociażby o tym, że kupiłam, ostatnio był przeterminowany na przykład, tak? Jeżeli to jest jakiś sklepik osiedlowy, gdzie te nasze relacje ze sprzedawcą są na pewno dużo lepsze, nie są anonimowe takie jak w dużym sklepie. Jesteśmy sobie znani, przynajmniej
przynajmniej z widzenia. Ja myślę, że sprzedawca na pewno na to zareaguje. Jak wygląda ta świadomość konsumencka? My mamy tą świadomość, Pani zdaniem, Pani Rzecznik? Myślę, że mamy i mamy ją coraz większą. Na pewno do tego przyczyniają się media, te informacje, które są podawane przez media, o tym, jak wypadają kontrole, na co powinniśmy zwrócić uwagę, instruuje się konsumentów, jak korzystać ze swoich praw, coraz więcej się mówi, są programy tematyczne na ten temat, jakie mamy prawa, jak z tego korzystać, bo przecież nasze prawa konsumenta są bardzo szerokie tak naprawdę i my, właściwie każdy z nas jest konsumentem, również ten przedsiębiorca jest w pewnych sytuacjach konsumentem, więc może się spotkać z sytuacją, że sam będzie musiał zgłosić reklamację z jakiegoś powodu i biorąc pod uwagę, co konsumenci zgłaszają do nas, jakie informacje, ja wiem, że to nie zawsze muszą być tak naprawdę stricte konsumenci, bo mogą to być przedsiębiorcy, którzy informują nas o czymś, więc ta ich świadomość jest na pewno trochę większa, ale biorąc pod uwagę te informacje, jakie są do nas zgłaszane, to myślę, że jest coraz większa, bo one są takie, bywają takie dosyć drobiazgowe i szczegółowe, że na przykład komuś się wydaje, że gramatura bułek jest nie taka, jak powinna być, no to jest taki, wydawałoby się, że nikt na to nie zwróci uwagi, będzie brał produkty do koszyka i nie będzie na to zwracał uwagi. Bardzo różne są te informacje, bo dotyczą zarówno produktów przemysłowych, jak i braku uwidocznienia cen, czy niewłaściwej informacji o cenach, czy gdzieś jakichś o nieprawidłowościach w punktach też gastronomicznych, bardzo, bardzo różne. Z takim przekrojem, z jakim naprawdę się produktami spotykamy i do jakich sklepów chodzimy, tak można by powiedzieć, że takie informacje są do nas zgłaszane. Na co my jako konsumenci powinniśmy najbardziej zwracać uwagę? Jakie są najczęstsze przewinienia jednak mimo wszystko przedsiębiorców? Ja muszę powiedzieć, że i chyba muszę wrócić do kwestii tych etykiet, ponieważ rzeczywiście musimy w sobie wyrobić ten nawyk czytania etykiet. Ja wiem, że to może być uciążliwe, bo czasami te informacje są drobnym drukiem. Nie jeden z konsumentów na pewno się poskarży, że to wymaga od niego wyciągnięcia okularów, założenia i przeczytania, ale czasami, i to chyba jest takie dość niepokojące, te opakowania bywają tak podobne do siebie, że w pośpiechu weźmiemy z półki coś, co nam się wydaje, że jest rzeczą, którą zawsze kupujemy, a okazuje się później, że w domu jest coś innego. Ja przy tej okazji chyba zawsze nawiązuję do masła. O tym samym pomyślałam, dokładnie. Bo masło jest takim produktem, gdzie rzeczywiście ktoś, kto lubi masło i chciałby tylko je kupić, okazuje się, że obok leży produkt w opakowaniu bardzo podobnym i w pośpiechu możemy go wziąć, a potem się okazuje, że jest to masło o 3/4 zawartości tłuszczu mlecznego. Bo ta dalsza informacja jest napisana drobniejszym drukiem i już w to się nie wczytaliśmy, zobaczyliśmy napis masło i uważamy, że nam to wystarcza. To oczywiście nie tylko w odniesieniu do masła, bo w odniesieniu do wędlin, jaka ilość surowca jest użyta, wędlina jest wędlinie nierówna, nie ma żadnych norm, każdy producent według własnych receptur robi, więc jeżeli na przykład mamy kiełbasę, no nie wiem, posłużę się taką nazwą śląską, to jeden producent tej kiełbasy będzie miał zupełnie inną recepturę od drugiego producenta, więc spójrzmy na to, co jest w tym wykazie składników, ile jest tak naprawdę mięsa, albo na przykład parówki z cielęciną, gdzie na przykład jest z tej cielęciny 3%. Ja nie wiem, czy jest tutaj się o co szarpać i za co płacić dodatkowo, jeśli nikt tego tak naprawdę nie odczuję. Dokładnie, więc drodzy Państwo, przede wszystkim czytajmy etykiety. Tak. Dziękuję pięknie. Moim Państwa gościem była Pani Beata Manios, rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam na serwis informacyjny, po którym wracamy z kolejnymi gośćmi.